Tak jest, drodzy Państwo, przyszedł czas na kolejny odcinek Hide and Seek z widzami. Tym razem cała akcja będzie odbywała się na Wyspie Czaszki. Uczestnicy dzisiejszej zabawy będą musieli się schować przed zabójczym bananem. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał po więcej i wpisujcie kod w sklepie Gaming with Farel. Ja już nie przedłużam, zaczynajmy! Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym zwariowanym odcinku z trybu kreatywnego. Jest dzisiaj ze mną 8 osób i będziemy bawili się w chowanego na Wyspie Czaszki. No siemanko, siemanko wszystkim, macham, każdy może teraz pomachać jak batomę motkę. Siemanko! Machamy jak w familiadzie. Teraz przedstawię wam uczestników dzisiejszej zabawy. Szalonuber. No cześć, siema. Czorny. Witam. Damszel. Siema, siema. Kornel. Siema. Szaku TV. Siemaneczko. Wampir. Hello. Oraz z buta jadę. Panowie, zasady konkurencji są bardzo proste. Osoba, która najlepiej się schowa, wygrywa 1000 V-dolców. Standardowo przypominam, żebyście wpisali kod w sklepie Gaming with Farel. No i oczywiście jakiś próg łapek, co? Ustalmy dla widzów. Żeby zrobić kolejny hide and seek z widzami. Ty, rybo. Dziewiątka. Mów. 8000. 8? Jak przeżyjesz, no to będzie 8. Dostajesz strzała w kolano. Dobra, przeżyłeś. 8000 łapek i robimy kolejny hide and seek. Panowie, równo 15 po zaczynam szukać. Więc tak cię lubię. Rozproszyć się! Uciekaj. Dobra, uciekajcie. Ok, wszyscy schowani? No tak to jest. Zaczynamy szukać, lecimy. Ogólnie ta cała mapka jest stworzona na D-bloku, więc prawdopodobnie, jeżeli się Epic Gamesowi spodoba, może się pojawić w rozgrywce. Moim zdaniem mega super ona wygląda, naprawdę jest dopracowana. Wy możecie dać znać o w komentarzu w skali od 1 do 10, jak oceniacie, no i czy wam się podoba. Napiszcie kilka słów, czego na niej brakuje, co byście dodali, bo jestem mega ciekawy waszej opinii. A, tutaj można budować, dobra, to spoko. Czy ktoś tutaj jest? Nie, to jakiś zbity dzbanuszek. Oczywiście, moi drodzy, kod do mapy macie podany w opisie tego filmu. Jak chcecie się pobawić ze znajomymi, no to bardzo polecam. Mega, mega fajna mapka. Mhm. Tak, ty właśnie teraz się ruszyłeś. Kto to tam buduje? Farel. Farel sobie szuka. Poszukista. Buduje normalnie sobie rusztowanko, chłopie. Ja mam na to dokumenty, więc mogę. Okej. Okay. Przejdźmy się wyżej. Ej, ku mojemu zdziwieniu, już myślałem, że kogoś znajdę, że tu nie ma kryjówek, ale powiem wam, że... Są. Mam taką kryjówkę, że mucha nie siada. Proszę pana. Ty, Baywatch, siadam w spokój. Czemu ten Baywatch się przemieszcza? A to Danielek był. No niestety, Daniel, zostałeś nakryty jako pierwszy. Przypominam, że się nie przemieszczamy, już zostajemy w tym samym miejscu. No, żeby był każdy miał, wiecie, szansę, że to było fair play. Dobra, tu sobie zeskoczyliśmy, tu sobie zedytujmy, postawmy kolejną ściankę. Tu jakieś schody były właśnie i to mnie skusiło, żeby tutaj zejść. Dobra. Jak widzę, tu nikogo nie ma. Przejdźmy się dalej. Tędy chyba jeszcze nie szedłem, ale okej. Tutaj jest jakaś dziura, szpara, luka. Nie ma. Wow! Jakaś woda. O, tutaj ktoś może być, moim zdaniem. Paluch rybny. Kornel. Kornel. Czemu, Rafoniksik, się na mnie patrzysz? Wampirek. Ła! 35 HP. No jak nice. Wrzeciałeś. No nice, no. Ale jakoś przeżyłem. O! O, o, o! Moi drodzy! Halo, halo! Tutaj ktoś może być schowany. Ej, tu jaka kampa! Matko kochano! Gdybym ja się chował, to bym tu się schował w 100%, więc... Macie glitcha od Farela, jak będziecie się bawili. Dobra. Posążek. Też nic. Trzeba w końcu się udać na drugą stronę mapki. Bo zostało... Ile osób? 4 nakryłem? Jeszcze 4? Tu byłem? Chyba. No ja jestem. Też. Ej, co to jest? Latające koralowce tutaj? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, nieważne. Się lotnia zbugowała od tego rybnego palucha. A, bo to był Kornel, którego z Discorda wywaliło. Dobra, dobra. Panie, panie, wychodzisz z tego drzewa, no czy nie? No nie, bo mnie złapałeś mnie, no i już nie miałem co zrobić.
Mogę się jeszcze raz schować. Nie, dobrze. Nie wiedziałem, jak ci powiedzieć, że mnie wywaliło. Szaku, gdybyś chciał, już bym dawno cię zabił. Gdybym chciał! Ale to mówię, to dobra, to udam, że cię nie widzę. Ale mam fajną kartę. Halo, co to za faworyzacja? Halo, co za faworyzacja? Lecimy dalej, szukamy. Co dostał? Został jeszcze... Ja. Szalony i? Damsel. I ja. Damsel. Szalony, Damsel i ja? Ja nie wiem, kto to jest. Powiem i ja. Ci, że na początku gry dosłownie przechodziłeś, nawet nie było pół metra. Serio? Aż tak? Serio, aż mi się normalnie śmiać chciało. Dobra, może na powtórce się będzie widać. Lecimy dalej. Panie Banan, proszę wyciągnąć broń. Z buta jadę, dzień dobry. Pan Banan. Ojej. Ojej, i został Damsel kontra Szalony. Jeszcze ja jestem. Ja jestem. Jeszcze ja. A, jeszcze jedna osoba, dobra. Dobra. Jeszcze raz się wróćmy na początek mapy. To może być kluczowe. Nie no, tutaj niemożliwe jest, żeby on gdzieś tutaj był, bo przecież tędy zaczynałem. Tutaj w krzaczkach? Też nie. Kurczę. Za dobrze jesteście w te chowanego. Dzięki. Dzięki. Proszę. Zostały trzy osoby, tak? Trzy osoby, Jezus Maria. O matko bosko. Ale jak to jest... A, jednak możliwe. No właśnie, przecież ta mapa jest malutka. Nie no, jestem blady. Jesteście... A, bo dobra, nie podpowiadajcie. Ja zaraz tutaj sobie zweryfikuję wszystko. Okej. Oj, panowie. To nie jest zła zadymka, ja ślepy. Może tutaj w celi ktoś siedzi. Nie ma. Damsel, cały czas mnie zastanawia ten Damsel. Gdzieś jest tutaj, kurczę, na ziemi, na bank. Tylko że ja ślepy jak kaczka. Kaczka jest ślepa? Nie topesz. Nie. Okulary ci kupię na urodziny. Na to wygląda, wiesz? Farelek po dachu skacze. Czyli ty mnie widzisz? Cały czas prawie. Damsel mi widzi, a ja ślepy. No też go widzę, ja też się widzę. No kurczę! Ja ci powiem, się widzę. Wszyscy mnie widzą, tylko ja nikogo nie widzę. Czego? Dobra, zimno. O, możesz mówić, ciepło. Sprzedajesz kumpla? Dobra. Nie sprzedaję kumpla. Sprzedawca. Nie wiem, walę na pałę, gdzie mi Kevik skacze. A to wtedy. Nie no, kurczę, panowie, to są jakieś jaja. Są jaja, na żadnym dachu was nie ma, nigdzie was nie ma, żadnym krzaku was nie ma. Ciepło. Ale my cię widzimy. A wy mnie widzicie. Ciepło. Dlaczego? Jak ciepło? Jakim prawem ciepło? Nie ma ciepło. No zobacz, nikogo nie widzę, Jezuniu. To jest nienormalne jakieś. Wiecie co? Dobra. Panowie, trudno. Poddaję się, za chwileczkę robicie walkę na killowy. A teraz mi powiedzcie, gdzie wy jesteście, bo ja jestem już niewidomy. Ja wyjdę i ci pokażę. Dobrze, to ja czekam na środku na ciebie. Boże, jakie to są budowle. Tu. Chodź, no. Zobacz. Przechodziłeś na początku, a później waliłeś drugi raz shotguna. Ej, wiesz, że ci tu kompletnie nie widać, stary? Naprawdę. Ej, z tym skinem. Ale... Naprawdę! No. Zobacz plecy, gdzie jest piramidka. Jeszcze? Obracaj się. O! Spójrz na drzewa. Jak ty żeś tam wlazł? Nie wiem w sumie, ale mi się udało. Aj, kurczę. Jak gdybym nie mógł budować na tej mapie, bym powiedział... Nie wolno tam wchodzić, ale mogłem budować, więc no moja wina, nie? Wszędzie mogłem zajrzeć. Okej, moi drodzy, czas na wielki finał. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę. 8000 łapek, robimy kolejny hide and seek z widzami. Panowie, jesteście gotowi? Tylko jeden z was wyjdzie zwycięsko z tej bitwy. 3, 2, 1, go! No, co jest z wami? ten walczy z cieniem, wariat, zaba. Gdzie jest? O, walczy z cieniem. Ze sztywną nogą. No dawajcie, jedziemy. Panowie, lecimy.
Ej, pirat, chodź teamowanko. Ej, nie. Na kilofy. Aha, wy macie po tego, po tyle HP, tak? Po 200, dobra. Zapomniałem, myślałem, że to jest na hita, dobra. Teamowanko jest, okej, dostał. Mi się wydaje, że Rafonix wychodzi na prowadzenie. Chyba to. Dostał, kto zginął? Damsel? Damsel. Czorny zatłuk Damsela, o tutaj mocne starcie i wygrywa Czorny, gratulacje, serduszka dla Czornego. Moi drodzy. Czarny 20 HP? 20 no, HP. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak zostawiacie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wpisujcie kod w sklepie Gaming with Arelm, ponieważ warto, można wziąć udział w odcinkach i można wygrywać często w konkursach organizowanych dla wspierających. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, yo!